Ja nazywam się Arleta Zalewska, jestem dziennikarką, a to miejsce, w którym chcę Państwa powitać, to Muzeum Powstania Warszawskiego. Gospodarz i organizator cyklu Korzenie Pamięci. Cyklu, który Państwo może znają i o którym słyszeli, bo to cykl niezwykły. O powstańcach Warszawy rozmawiamy z ich bliskimi. Dlatego ze mną tutaj dzisiaj jest absolutnie niezwykły gość, pani Monik Chmielewska-Leman. Witam serdecznie. Witam pani Arleto. Pani Monik, jest pani artystką, malarką, graficzką, twórczynią gobelinów, ale tutaj z nami dzisiaj jako córka, ale córka osoby, którą my wszyscy znamy, jako Papcio Chmiel, pani zna go jako tatę, Henryk Jerzy Chmielewski. I od razu zapytam, to, że jest pani artystką, to wybór taty? To tata wybrał pani tą drogę? Tak, od samego urodzenia postanowił tata, że będę artystką. Także jak już miałam kilka lat, rozstawił sztalugi, martwą naturę z moimi laleczkami i musiałam malować nie tak jak inne dzieci kredkami, tylko farbami olejnymi. Tata chciał, żeby pani była artystką. Dlaczego, jak pani sądzi? Jak to tłumaczył? Czy to po prostu był taki automatyczny wybór dla niego? Nie, to był jedyny zawód, w którym można było być wolnym. Nazywa się wolnym zawodem, ale w tamtych czasach naprawdę czuło się wolność jedynie u artystów. Te wspólne chwile z dzieciństwa, to były głównie właśnie chwile przy sztalugach. Jak pani wspomina dzieciństwo z tatą? Pierwsze 5 lat to były poświęcone mnie tylko. I pamiętam, jak chodziłam z tatusiem po gruzach Warszawy i głównym punktem było, żebym się nie przewróciła o jakieś porozrzucane kawałki gruzu. Także takie są moje wspomnienia. Są jeszcze oczywiście wspomnienia, które znam z opowiadań, że najważniejsze w tym czasie było kupienie dla mnie wózka, abym się wyróżniała spośród innych niemowląt. Więc widać, że ten styl i pragnienie czegoś lepszego zawsze u moich rodziców istniał. Ale ten dom wasz przez te pierwsze 5 lat, ma pani jakieś takie obrazy wspólne rodziców, czy waszej trójki, czy tego domu rodzinnego, jakby pani mogła go nam namalować? Jak to wyglądało w tamtym czasie? Tata był zawsze pochylony nad sztalugami i to było takie biurko, na którym jeszcze część kreślarska była pod kątem 45 stopni. I ten tata tworzył w domu. Wszędzie był tusz, farb mało, ale głównie ołówki, a mama korzystała z każdej chwili, żeby wyprowadzić mnie na balkon i żebym słoneczka troszkę zaczerpnęła. A tata przy pracy dopuszczał panią? Czy to była jakaś taka jego sfera, gdzie nikt inny nie wchodził? Czy właśnie tam panią dopuszczał do tej swojej pracy? Pierwsze 5 lat to są trochę za mgłą, ale potem urodził się mój braciszek. To był wielki wstrząs dla mnie, że przyszedł chłopak na świat. No ale jak mój brat mówi, był to większy wstrząs jeszcze dla niego, że się urodził. I całe życie się zmieniło wtedy. I odtąd zaczynają się właśnie moje jakieś prawdziwe wspomnienia. I to wtedy tata przy pracy i pani gdzieś obok? Czy to właśnie była jego sfera? Jak to wyglądało w takiej codzienności? Tak, wtedy już zaczynałam się bliżej trzymać taty, a moja mama braciszkiem zajęta. I wspólnie tata doradzał pani przy malowaniu, jak to wyglądało? Jak taka codzienność wyglądała w domu, gdy pani wracała z pracy, tata jeszcze ze szkoły, tata jeszcze pracował? Jak to wyglądało? I od mojego 14 roku życia mieszkaliśmy w mieszkaniu jeszcze mniejszym. Wyprowadziliśmy się z dużego, przedwojennego budownictwa do malusieńkiego mieszkania, a tata otrzymał wtedy pracownię. I wizyta w pracowni mnie, 14-latki, to było wyjątkowe wydarzenie, bo wtedy coś tam razem malowaliśmy, tworzyliśmy, wycinaliśmy. Tata doradzał pani przy pani tworzeniu, przy pani rysunkach, wtedy jeszcze w nastoletnim życiu, bo pani trafiła też do liceum artystycznego, prawda? Liceum Sztuk Plastycznych w Łazienkach, teraz już nie ma tej szkoły. Doradzał to takie miękkie słowo. Tata wyrywał mi ołówek i zarysowywał kształty ostrym cięciem, gdzie się mięśnie kończą, gdzie dla niego najważniejsza była anatomia i podstawa i struktura rysunku.
Natomiast ja jako dziewczynka koncentrowałam się na detalach, jak włosy, oczy czy wyraz twarzy. Ale często rozmawialiście nad rysunkami, no bo pani mówi właśnie wyrywał, czyli on starał się narzucić pani swój styl. Jak ta wasza relacja artystyczna wyglądała? Nie, tata uważał, że najpierw muszę malować tak jak Rembrandt, a dopiero mogę swoje widzimisię wstawiać na obraz. Czyli najpierw się nauczyć tych właśnie martwa natura, kształty, szczegóły, tak? To... Podstawy i dlatego konsekwentnie najpierw wysłano mnie do liceum plastycznego, a potem tak się wydarzyło, że znalazłam się na Akademii Sztuk Pięknych. Pani dobrze się czuła w tej jako artystka już wtedy? Czy to po prostu miała takie poczucie, że ktoś pani to narzuca, tata narzuca? Czy to też był pani wybór? Jak to w tamtym czasie wyglądało? Nie przypuszczam, że w ogóle jakiekolwiek wybory miała. Tata miał bardzo silną osobowość. Chciał zrobić też artystę z mojego brata, Artura. I do końca życia nie wybaczył mu, że został inżynierem w NASA. Że nie został artystą? Tak, że został inżynierem w NASA, a nie został artystą. Pani, on widział was talent, mówił o tym, komplementował was czy brata, przekonywał, jesteś świetny w tym, dlaczego nie idziesz tą drogą? Jak to wyglądało? Nie, tata wierzył w system czeladniczy. Tak jak wychowywał się i uczył Leonardo da Vinci czy Michelangelo, że najpierw się tarło farby, potem zakładało płótna, także musiałam się wszystkich etapów nauczyć i dopiero kiedy wszystkiego się nauczyłam, to wtedy mogłam zadecydować, czy ja mam talent, czy nie. No tak, rozumiem, że on komplementował? Nie, tata krytykował. Nigdy w życiu nie powiedział, że coś jest dobre. Do pani też nigdy? Nie, do mnie też nie. Jak pani sądzi, z czego to wynikało? Wtedy większość ojców nie mówiła miłych rzeczy do dzieci, a już tata nasz wywyższał się ponad innych ojców. W tej kwestii? Tak. Nie komplementował? To matka była tą łagodną osobą, która dbała o uczucia dzieci. Natomiast tata uwielbiał zwierzątka, więc patrzyliśmy na tą jego miłość i czułość, jak głaskał kotki, przywoził nam myszki i w ten sposób się uczyliśmy miłości, ale nas nie sadzał sobie na kolanach, ani nie głaskał, ani nie komplementował, a szczególnie mój brat był twardo wychowany, bo musiał być męski twardziel. Pani myśli, że to wynikało z jego wychowania, z takiego stylu wtedy ojców, czy właśnie gdzieś to doświadczenie wojny w nim się w taki sposób przebijało? Jak pani to na to dzisiaj patrzy? No bo wtedy pewnie to była normalność po prostu. A teraz jak pani na to patrzy? Uwielbiał wojsko, dyscyplinę, wszystko u niego było zorganizowane i myślał, że my też tak powinniśmy żyć. Nasze dzieciństwo to było w niedzielę, kiedy zabierał nas na wycieczki pod miasto i pokazywał nam naturę i bawiliśmy się wtedy i uczył nas fotografować. Aparat był lustrzanka zawsze z tatem i nie było jakichś takich wygłupów. Musiało być zdjęcie zaaranżowane, dlatego że film kosztował i musiał być zakomponowany. Dwa razy tego samego ujęcia się nie wykonywało. Każde musiało być idealne. I teraz, jak przeglądam negatywy, to nie mogę uwierzyć, że teraz robi się jakieś byle jakie zdjęcia. Zresztą później tata, jak korespondował komputerowo, to mówił, przestańcie mi te śmiecie wysyłać. Zróbcie jedno zdjęcie, a dobre. Jak często też w książce, o której też trochę powiemy, którą pani razem z bratem o tacie napisała, Babcio Chmiel udomowiony, to samo tata mówił o słowach. Żeby też nie wypowiadać zbędnych słów, tylko jeśli ma się coś do powiedzenia albo ewentualnie chce się kogoś ostrzec, to wtedy można coś powiedzieć. On taki właśnie był? Widzę, że przeczytała pani książkę, świetna, bo to jest to prawda, jeden polecam. Z moich głównych punktów, które chciałam przekazać, że tata już wtedy, na samym początku powstania e-maili, zauważył, że ludzie piszą bez sensu o wszystkim i o niczym, i mówił, że to
powinna być taka sama forma jak listy, że nad każdym zdaniem się zastanawiasz. I zastanawiasz się, czy ta informacja jest potrzebna osobie, która otrzymuje ten list, a nie, że ty z siebie coś wyrzucasz. I tak to było w codzienności? Każdego dnia was wychowywał w taki właśnie sposób? To mama nas wychowywała, tata nas nie wychowywał. Tata po prostu był ojcem. Ale mama mówiła, że tata bardzo ciężko pracuje, utrzymuje nas i jeżeli mamy naprawdę coś konkretnego i ważnego, to musimy umieć sprecyzować swoją myśl i wtedy powiedzieć tatę, bo byle czym taty nie będziemy zarzucać. To mama była tą studnią, do której można było wszystkie kłótnie z koleżankami czy przeżycia wrzucić i ona się cieszyła z tego. Ale tata interesował się tylko, jeżeli się zdarzyło coś śmiesznego, wesołego. To chciałabym do tych niedziel wrócić. Jak to wyglądało? Jak te wasze wspólne niedziele wyglądały? Rano wstawaliście, tak? Potem jakaś wycieczka, tata to planował? Jak to wyglądało? No w naszym domu było stoliczku na krysie i tym stoliczkiem to była moja mama, więc jak już wstawaliśmy, to były przygotowane kanapki, pudełka i tata brał nas na motor i najpierw zawoził mojego brata na przednim siedzeniu z mamą, a potem wracał i mnie zabierał. I jechaliście wtedy gdzie? Gdzieś jechaliśmy na wielką wycieczkę, na przykład do Międzylesia. I tata, i to było każda niedziela, czy prawie każda niedziela, rozumiem, to był stały punkt. W zależności od pogody. Jasne. I co tam się działo? Jak to spędzaliście czas? I po przyjeździe mama rozkładała koc i było wspaniałe śniadanie na trawie. I często też jeździliśmy z naszymi kuzynami śliwińskimi, którzy mieli samochód, którym się dużo lepiej od nas powodziło. I wtedy to były zabawy z moim kuzynem Stefanem i Zbyszkiem, który był w wieku mojego brata. Wiem, że tata podczas tych wycieczek opowiadał wam o tym, co was otacza. To była opowieść o roślinności, o historii, o życiu, o tym, żebyście sobie radzili w lesie. Jak to wyglądało? Jak dzień, jak taka wycieczka przebiegała? No na przykład jak rosły jakieś brzuski, to wiadomo, że pod nim były grzybki, prawdziwki. To prawda, takie informacje dostawaliśmy. Tutaj się dowiadywaliśmy, które jagody wolno jeść, a których nie. Deszcz spadł, to tata uczył, jak się zabezpieczyć jakimś większym liściem, żeby na nos nie kapało, jak wydmuchać nos, w jaki liść. Dostawaliśmy te informacje, oczywiście nie w takiej formie, tylko tata coś robił takiego, a myśmy naśladowali. Ale tata robił to po to, żebyście ewentualnie mogli sobie poradzić w lesie? Jak pani sądzi, dlaczego wam to wszystko opowiadał? Teraz są takie programy survival. Więc tata na pewno dałby sobie radę w takim programie i my wówczas też byliśmy tak przygotowani. W tych waszych niedzielnych wypadach może tam zdarzały się jakieś okazywanie uczuć taty, jakieś przytulenie, powiedzenie kocham cię córko, to się zdarzało? Nie, takie rzeczy się nie zdarzały, ale na przykład przebieg dziczek. To już było bardzo ciepły wyraz twarzy. Czy sarenka przebiegła? O, jaka sarenka, jakie cudo, jakie piękne. I to ciepło właśnie biło wtedy. A ja na przykład najcieplejsze określenie pamiętam od taty, jak wspinaliśmy się w górach i miałam na plecach wielki plecak i szłam dzielnie, a tata mówi, ty jesteś mój osiołek. To było bardzo ciepłe. I to był komplement taty, rozumiem. Tak. Pytam o to wszystko, bo zastanawiam się, bo babcia Chmiela, którego my znamy, czy z twórczości, czy później z wywiadów, różnych nagrań, które też ostatnio miałam przyjemność archiwalnych kilka obejrzeć, to jest uśmiechnięty, ciepły, taki zanurzający się w szczegóły, w opisy, taki serdeczny babcio Chmiel, a tutaj pani rysuje nam takiego surowego tatę. Nie, to nie była surowość, to po prostu
był człowiek, który nie chciał nas w żaden sposób zepsuć. Nie było szansy na to, żebym ja sobie pomyślała coś miłego o sobie, ponieważ tata mówił, słuchaj dziecko, ty nie jesteś taka piękna jak twoja mama, więc weź się do roboty, ucz się, studiuj, bo to co w twojej głowie jest ważne, a nie jak wyglądasz. Czyli to zepsucie, jak pani by opisała, jak on postrzegał to zepsucie? Zepsucie wewnętrzne w stylu, że ktoś jest zadufany w sobie, że wierzy w jakieś zewnętrzne sprawy, zamiast być pracowitym i zdyscyplinowanym. Pracowitość to był numer jeden u mojego taty. Ja, sięgając do książki, tak pokażę od razu zdjęcie, które bardzo, bardzo mi się podoba z całej książki. To jest ta fotografia. To ją pokażę do kamery. A jakby pani nam mogła powiedzieć, skąd to zdjęcie jest? Tutaj już jesteśmy w Pasadenie, bo w 1981 roku tata przyjechał na krótkie wakacje i nagle konsulat kazał wysłać wszystkich paszporty. Tata odesłał paszport i nie wrócił ten paszport i musiał w tym okresie zostać przez rok. Więc pracowaliśmy nad wieloma rysunkami, kompozycjami. Tu razem. Tutaj razem, więc dokładnie pamiętam, to był 82 rok. I wtedy też dostałam zamówienie na ogromny gobelin do banku i razem z tatą to tworzyliśmy. Piękne jest to zdjęcie. To jest pozowane zdjęcie, czy wy tak nie pracowaliście? Nie, tak razem? Sobie mój brat strzelił i tak właśnie złapał nas w takim momencie. A proszę powiedzieć, jak ta współpraca tutaj wyglądała? Tata, no bo to był pani projekt i tak, to pani była jego autorką, a zdarzało się, że tata tam swoje 3 grosze wrzucał do tego projektu i narzucał swój styl? Jak to było? To był wielki szok dla taty, bo tata nigdy po studiach dla nikogo nie pracował, nigdy nic na czas nie musiał robić i tutaj nagle ta jego mała księżniczka została szefem projektu i ten styl, który tata chciał zrobić, zupełnie mi się nie podobał i musiał się dostosować do tego, co ja robię. I pani wygrała. To był pani projekt i pani to narzucała swój. Wygrał mój brat, ponieważ tata pracował w jednej lokalizacji. Projekt był ogromny, więc podzieliłam go liniami na kilka części. I ja pracowałam w studio banku, a tata w tym czasie w domu. I kiedy wracałam i nie podobały mi się te kolory zarysowane ciemną linią, to jak tata poszedł spać, to ja wszystko prułam. A tata z kolei przychodził do banku i bardzo narzekał na to, co ja robię. I wkroczył mój brat, 20-letni, i powiedział, słuchajcie, tak nie możecie pracować. Musimy ustalić, kto jest szefem. To jest projekt Monique. Tata, musisz się dostosować. Dostosował się? Tak. I gobelin i tkanie stało się jego wielką pasją. Dzięki pani. Dzięki technice, dzięki gobelinowi, bo to jest wspaniała rzecz. Kiedy wrócił do Polski, a wtedy nikt nie wracał, tylko każdy uciekał z Polski, zdziwili się. I tata oprócz komiksów robił gobeliny w czasie wolnym, sprowadzał wełnę z Zakopanego. Później nawet tak się do tego zapalił, że zaczął przyjmować studentki, które mu pomagały w tym. I to były pejzaże, to nie były takie skomplikowane kompozycje, jakie ja robiłam, tylko takie przelewające się wzgórza polskie i był przy tym najszczęśliwszy. A co takiego jest przy tworzeniu gobelinów, że i też jego to ujęło, to co panią w tym ujmuje? Tworzenie gobelinu to jest forma medytacji połączonej z poruszaniem palcami. Jestem bardzo spokojnym człowiekiem, ponieważ od 18 roku życia robię gobeliny i jestem zamknięta w takim właśnie swoim świecie, gdzie nikt mi nic nie narzuca, z nikim nie muszę walczyć, tylko tworzę piękne kompozycje. A tata mówił, co on czerpie z tej twórczości? Co jemu to daje? Tak, to dla niego też było uspokojenie umysłu, bo w gobelinie jak stworzy się już projekt,
To się go kontynuuje przez kilka tygodni. Natomiast komiksy to było stałe gonitwa myślowa, tak jak tata to nazywał. I w dzień i w nocy myślał, co ten Tytus ma zrobić, jaki pojazd mam wymyślić, gdzie ich wysłać, tych chłopców. Na początku to było tak, że on, jego fantazja otwierała świat i to wszystko było nieznane i on sobie wymyślał różne fantastyczne rzeczy. A później ludzie już znali lepiej świat i on zaczynał sprawdzać wszystkie detale, szukać po bibliotekach. Nigdzie się nie mógł pomylić, geograficznie, historycznie, kostiumowo. Każda plansza zgadza się z rzeczywistością. Te przygotowania do, o to chciałam Panią teraz zapytać, te przygotowania, teraz byśmy powiedzieli takie, no cały taki brief, który tata tworzył, żeby stworzyć komiks, co, o czym sam mówił, o czym Państwo mówią też w książce, jaki był Wasz udział w tworzeniu Tytusa, w powstawaniu Tytusa? On z Was czerpał też inspiracje do komiksów? Mój brat i ja to są dwie indywidualności, więc jak się mówi was, to już to zamyka jakoś w jakąś całość, która nie istniała. Mój brat był inaczej wychowywany, co innego się od niego oczekiwało, a ja byłam może tą żoną profesora Talenta, że istniałam poza ramkami jako inspiracja. Zresztą zawsze w życiu szukałam bardzo inteligentnych chłopców, z którymi się spotykałam, naukowców. I tata może czerpał właśnie z tych moich kolegów niektóre pomysły też. Ale o to pytał? On wam mówił, że czy jakieś scenki ze szkoły, wcześniej pewnie, później właśnie z takiego nastoletnich relacji, że z tego czerpie do komiksu? Siadało się przy stole o 3:00 po południu. Mama podawała wspaniały posiłek na ślicznej porcelanie, na białym szwedzkim stole, przykrytym świeżo uprasowanym obrusem codziennie. Tata przychodził i mówi, no co tam śmiesznego w szkole się zdarzyło, Artur? Co tam mogłabym? A poza tym chodził do szkoły i rozmawiał z chłopcami, bo zawsze chciał, żeby ten język był żywy. Mój język nie był taki żywy jak mojego brata. Czyli zdarzało się, że z pani znajomych, kolegów, czy ewentualnie potem chłopców, on czerpał? Zdarzało się często. A poza tym inspirowały go podróże. Mój mąż ma rodzinę na Hawajach i pierwsza rzecz to oczywiście zaprosiłam po ślubie tatę na Hawaje. I po tej wycieczce oczywiście pokazała się książeczka. Te Hawaje są w książeczce Tytus się żeni. To był taki przełomowy okres mojego taty życiu, bo ja wzięłam ślub, później zaraz za mną mój brat, dlatego za mną, że obiecał mamie, że dokąd siostra nie znajdzie męża, to on się będzie mną opiekował. Także wyzwoliłam go z tej przysięgi. Znalazł piękną Polkę żonę i też wziął ślub na Hawajach. I wtedy, jak my tak oddaliliśmy się, znaleźliśmy własne rodziny, to tata myśli, ten biedny Tytus też samotny, trzeba mu kobietę znaleźć. I była taka próba rysowania różnych bardzo szczuplutkich, bardzo grubych. Ta szczuplutka Romkowi się spodobała, ta taka przy kości Atomkowi, ale Tytus mówi, nie, to one są do niczego wszystkie, ja nie chcę też żadnej za żonę. I wtedy małpkę narysował z obłosionymi nogami. I Tytus, o babciu, proszę, co możemy zrobić, żeby ona do życia doszła? Tata powiedział jakieś zaklęcie i wyskoczyła małpka, którą nazwał Szympansica. Niestety ta małpka później spiknęła się z koleżankami i doprowadziła się do sztucznego stanu współczesnej kobiety z lat 90. i przestała się Tytusowi podobać. Bo naturalność to była najlepsza cecha według mojego taty. A jak on ją widział, naturalność? No, to u kobiet to już rozumiem, a w ogóle jak on ją opisywał? Gdzie on widział naturalność? W czym w ludziach widział naturalność?
i sposób wypowiadania się, ubierania. On nie przywiązywał wagi do żadnych kanonowań mody. Te spodnie fioletowe znalazły się zupełnie przypadkowo, proszę przeczytać w książce, w jaki sposób on tworzył swoją modę. I to, co jest prawdziwe, żywe, nie lubił nawet ciętych kwiatów. Nie dawał naszej mamie żadnych kwiatów, ponieważ nie mieliśmy ogródka. A kwiaty to tylko można zasadzić, a tak wsadzić do wazonu, to już jest sztuczne. Nie lubił świąt, bo święta były zaplanowane 2000 lat temu. I co on ma wspólnego z takim Bożym Narodzeniem sprzed 2000 lat, kiedy trzech magów obdarowało prezentami? Dlaczego on z tego powodu ma dawać dzieciom prezenty na gwiazdkę? Jeszcze jak on może choinka. Tydzień wcześniej dać, bo akurat coś fajnego wymyślił. Pani powiedziała o tym ubiorze. Tata też pani radził, żeby ubierała się pani w to, co sama zaprojektuje, uszyje, tak? Tak. I dlaczego to dla niego było ważne? Kiedy chciałam sobie jakąś sukienkę kupić, to tata mówił, i po co? Jak założysz coś, co uszydełkowałaś, wydziergałaś na drutach, czy uszyłaś, to pokazujesz nie tylko swoją urodę, ale swoje dzieło na sobie. I to wiele razy mi się później przydało, bo stworzyłam taki kierunek, który się nazywa Wearable Art. Ten kierunek już istniał, ale ja go posunęłam troszeczkę dalej, bo nikt nigdy nie stworzył na przykład sukienki, która jest całkowitym gobelinem. I to w Ameryce bardzo się spodobało i biorę udział w takich pokazach, które się nazywają właśnie sztuka ubierania. A zaczęło się od tego, że moja praca nie została przyjęta na bardzo prestiżową wystawę. I tak sobie myślę, no niemożliwe, no muszę pokazać to. Więc koleżanka założyła pelerynę utkaną przeze mnie, a ja właśnie tą sukienkę bardzo dopasowaną i wyskokową. Weszłyśmy na salę na otwarcie wystawy i wszyscy zapomnieli o dziełach na ścianach i tylko w prasie pokazały się nasze ubiory na nas. Wow, czyli tata miał rację. Tak. Chciałam jeszcze wrócić do tego waszego wspólnego domu. W momencie, kiedy wyście wyfrunęli, tata mówił, że tęskni, że brakuje jemu was, jak się przeprowadziliście do Stanów. Jak to było? To nie było tak drastycznie, ponieważ jak mój brat otrzymał maturę, którą tata w ogóle się nie zainteresował specjalnie, mimo że to było dzieło na tamte czasy, wybudowanie lasera, opracowanie programów komputerowych. No tata powiedział, no wszyscy robią matury, to dobrze, że też zrobiłeś. I natychmiast mój brat wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczął już amerykańskie studia. Natomiast ja byłam w połowie studiów na Akademii Sztuk Pięknych i chciałam jeszcze otrzymać ten dyplom magistra, więc wyjechałam 3 lata później, więc tatuś miał ten taki czas, żeby się przyzwyczaić do braku dzieci. On się zastanawiał nad tym, żeby się tam wyprowadzić, czy to w ogóle nie wchodziło w grę, nie czuł się dobrze w Ameryce? Jak to było? I on myślał o przeprowadzce w latach 60., kiedy tam pojechał, ale trafił w środowisko niezwykle proste i tam są bardzo duże podziały takie, że nie można przeskakiwać z jednego środowiska do drugiego łatwo. I to mu się zupełnie nie podobało. Poza tym odrzuciło go, że ktoś chciał skopiować jego dzieła, że nie doceniali go, że kiedy mówił, że jest painter, to myśleli, że jest malarzem takim ściennym. I do takich prac zresztą wynajęto go, bo potrzebował troszeczkę pieniędzy.
Więc tutaj chętnie wracał do Polski, gdzie mógł posługiwać się językiem, który dobrze zna. Pani Monik, bo tata w codzienności miał poczucie humoru, był wesoły, był, żartował, tak? To była też wasza codzienność? Tak, my innych rozmów nie znaliśmy, tylko na wesoło. Z tatą na wesoło. Zastanawiam się, czy teraz chciałam przejść do tego jego okresu wojennego, czy to powstanie warszawskie w tym waszym codziennym życiu gdzieś się pojawiało? Jak wychodziliście, czy spacerowaliście po Warszawie, czy w jakichś miejscach, gdzie ta historia no, była codziennością? Powstanie było w waszym domu? Ono istniało? Tata zawsze nam pokazywał miejsca, w których warszawiacy walczyli. Ale to było takim troszeczkę przyciszonym głosem, dlatego że mama go powstrzymywała i mówiła: hej, nie możesz tak dzieciom tego wszystkiego opowiadać, bo pójdą do szkoły i będą miały kłopoty. No tak, to był jeszcze czas, kiedy o powstaniu nie można było mówić. Tak. Więc bardzo dużo się dowiedzieliśmy o powstaniu z tego muzeum, ponieważ tata tutaj nas przyprowadzał za każdym razem. Zresztą jest wiele eksponatów z naszej młodości, na przykład maszyna do pisania, na której ja się uczyłam pisać. Jest w waszych zbiorach na dole. I tata wtedy dopiero się otworzył. Wtedy zaczął mówić wszystkie detale. Jak to było? Co się stało? I moja ciocia również miała wiele opowieści. Ona miała zaledwie 13 lat w czasie powstania, więc chłopcy, jak szli na akcję, to zostawiali u niej wszystkie dokumenty. I jej obowiązek był, że jeżeli nie powrócą, to te dokumenty przekazywała rodzicom i w ten sposób wiedzieli, że dzieci zginęły. A tata jak opowiadał o powstaniu? Dla mnie to na początku było bardzo niezrozumiałe, że on poszedł na pierwszą akcję z kolegą Mierkowskim, zapaleni, z granatem jednym. Dokładnie można dowiedzieć się z jego biografii, urodziłem się na Barbakanie, jaki ekwipunek mieli i natychmiast zostali złapani przez Niemców. Tak, pierwszego dnia już. Tak. Dzięki czemu przeżył. Niestety, mąż mojej mamy, poślubiła go jako nastolatka, zginął w powstaniu. A tata był na ślubie mojej mamy. I stąd, kiedy odnalazł ją po wojnie i dowiedział się, że zginął jego kolega, chciał się zaopiekować mamą, a przy tym zakochał się. Do mamy jeszcze wrócę, bo to też jest bardzo ciekawa historia, ale tata opowiadał, ja z archiwum historii mówionej wiem, że on i widział śmierć, i zaznał głodu. W czasie powstania był w niewoli, przetrzymywany z kolegami, potem wyszedł z miasta. On wam opowiadał o tym cierpieniu, bólu, o śmierci. To się gdzieś w tych opowieściach przewijało? Nie, u nas takich tematów nie było. Zresztą to, co przeżył mama, jest nieporównywalne do tego, co ma. To, co tata przeżył, nie jest w żaden sposób porównywalne do cierpienia mamy, której matka została zabita w gazie i cała rodzina, a ona znaleziona została pod stosem trupów przez Brytyjczyków w obozie koncentracyjnym. I mama nigdy nie wspomniała jednym słowem o tym. Dopiero kiedy miała 80 lat i była chora, tata zmusił mnie, abym nagrała wspomnienia mojej mamy. Czy on je znał? Wyście ich? Tata bardzo dobrze znał, a mama już była w Stanach, więc nastawiłam recording i mama się otworzyła. Ja powiedziałam: mamo, nie możesz zabrać tego ze sobą. My to musimy wszystko wiedzieć. Musimy wiedzieć, jak to się wydarzyło. I według moich tych nagrań tata to spisał i to jest dołączone z tyłu jego drugiego wydania książki, jego pamiętniku. A proszę nam w dwóch słowach powiedzieć, co mama przeżyła? Mama po powstaniu natychmiast została wywieziona, tak jak wszyscy, kolejami do obozów koncentracyjnych na terenach Niemiec.
I tam rozdzielona od rodziców i podzielona na kobiety i mężczyźni. I mama jako 17-latka dostała pracę w fabryce amunicji i bez rękawiczek wdzierały jej się metalowe trzaski w ręce, była osłabiona, dostała chorobę tyfus, nie jadła nic. Kobieta, która pracowała w kuchni, przynosiła jej obierki od kartofli. No ale później, kiedy już Brytyjczycy ich wyzwolili, zadano pytanie, czy chcesz jechać do Ameryki, do Szwecji, czy wracać do swojej ukochanej Warszawy? No to dla mojej mamy nie było takiej kwestii, musiała wrócić. Natomiast ta 40-letnia opiekunka, która już lepiej troszkę życie rozumiała, postanowiła pojechać do Stanów Zjednoczonych. I dopiero po wielu latach odnalazły się poprzez Czerwony Krzyż. Niestety mama nie mogła jej odwiedzać, bo miała biedne, małe, chore dziecko, mojego brata Artura i mnie, nastolatkę. I dlatego mój tata jechał tam, do Stanów Zjednoczonych. Jak pani sądzi, dlaczego mama nie chciała tej historii opowiadać przez te wszystkie lata? Mama była niezwykle pogodną osobą, radosną, uśmiechniętą, kochającą ludzi i pragnącą szczęśliwej rodziny. I zamknęła tam ten rozdział. A w jej, pani mówi, była pogodna, też no, piękna kobieta, dbająca o dom. To cierpienie wojny gdzieś się pani dostrzegała w takiej, czy w codzienności, czy w jakichś momentach? Nie, cierpienie wojny odzwierciedlało się tylko w tym, że mama chciała mieć wszystko wspaniałe, idealne i stworzyć dla nas idealne życie. Zresztą przekazała nam tą wartość, że my z bratem, my nigdy nie myślimy o przeszłości. Dzisiaj pani otworzyła jakąś tutaj historię z przeszłości, chętnie o tym opowiadam. I jest tutaj taka kameralna, intymna atmosfera i właściwie tak czuję, jakby mama tu siedziała, a tata tutaj. Ale tak na co dzień to mój brat i ja, my przemy prosto w przyszłość. Jeżeli ktoś mnie zapyta, co wczoraj, to ja już nawet nie pamiętam. I rodzice też tacy byli? Tak. Myśleli o przyszłości? Cały czas nowe pomysły, inspiracja i co się od taty najbardziej nauczyłam, żeby tworzyć nie dla siebie i nie zamykać się w sobie. Tata uwielbiał druk. Nie przez przypadek pracował w gazecie, bo to było największe medium przekazu. Cały czas mi mówił też, że co ty robisz, jakiś tam jeden gobelin, a już jak musisz ten gobelin, to on musi wisieć w takim miejscu, żeby widziały go tysiące ludzi. Nie rób nic do żadnych prywatnych domów, gdzie przyjdzie tylko rodzina. I tak właśnie jestem inna od artystów, dlatego że nie rozważam swojego wnętrza, nie ilustruję filozofii sprzed 2000 lat, jakichś tam skrawków, nie robię eksperymentów sama ze sobą, ale robię sztukę do miejsc publicznych, takie jak ratusze, kościoły, synagogi. Tam, że wiem, że tysiące ludzi będzie się przewijało, że to jest naprawdę komuś potrzebne. A teraz skoncentrowałam się na wystawach w Chinach, dlatego że od 15 lat jestem tam sędzią i głównym organizatorem wystaw Material Art, dlatego że mam wielki odbiór, miliony. I mój cel jest, żeby Polacy też tam pokazywali swoje prace i odnoszę duży sukces w tym, że propaguję polską sztukę w Ameryce i w Chinach. No tata byłby dumny. Mówił o tym kiedyś? I tata był kiedyś ze mnie dumny, ale musiałabym bardzo pogrzebać w pamięci. Najbardziej dumny byłby z tego, że napisaliśmy książkę.
Nie wiem, czy byłby zadowolony, że o nim, ale w ogóle uwielbiał, że pisze się książki. Mój brat pisze książki o kosmosie. Odważ się, teraz wyszła jego książka, Robić rzeczy wielkie. Natomiast oboje napisaliśmy tą książkę Papcio chmiel udomowiony. Pani Monik, pani mówi, że mama, tata gdzieś tutaj siedzą. Tata no bez wątpienia był ważną postacią w pani życiu, miał ogromny wpływ na to, jaka pani dzisiaj jest. Jak pani myśli sobie o nim, widzi podobieństwa między wami? No, fizycznie to jestem identyczna do taty. Włosy mam, wąsów nie, ale drobne kości. I mam charakter taki zdyscyplinowany, że wstaję o 5 rano, jestem zawsze przygotowana na wszystko. Nie ma dla mnie przeszkód. Czyli co, organizacja, rozumiem, tak? Tak. Świetna. Nie ma przeszkód, co to znaczy, że jak się jakiś problem pojawia, to natychmiast pani wie, jak go rozwiązywać, ma różne umiejętności swoje, jak to no, nie powiedziałabym, że wiem, jak problemy rozwiązywać, bo byłam w wielu tarapatach. Ale tata nauczył nas tego, co właśnie było ważne w powstaniu, że sprytem i pomysłem można więcej załatwić niż siłą i rozumem. I te podobieństwa jeszcze, jak pani myśli o sobie i o tacie, to gdzie to jeszcze, gdzie te części wspólne są? No jeszcze poza tym jestem znudzona nudnymi ludźmi. Tata miał taki zwyczaj, że jak przychodziły do mojej mamy koleżanki i mama tak chciała pokazać, że ma rodzinne życie, to tata siadał i po 3 minutach się po prostu zapadał w tym fotelu. Okej, czyli towarzystwo nie było dla niego interesujące. Tak. I dawał jasno Także wiedzieliśmy, że to nie. Natomiast uwielbiał po powrocie z podróży. Jak się gromadziły tłumy ludzi na klatce schodowej, mama obdarowywała ich jedzeniem, a on opowiadał, jak to jest w zachodniej Afryce, jak to jest w Indiach, jak to jest w Ameryce. I nie było programów podróżniczych w telewizji, prawda? Była tylko pani Edyta Wojczak i Irena Dziedzic, która nas informowała o tym, co się dzieje. Więc tata był tym przekazem, co naprawdę jest w świecie. A proszę powiedzieć, to już pani trochę zaczęła, to jest fascynujące, a co on cenił w ludziach? No rozumiem, jak rozmawiamy i kreatywność i to, że jeśli ludzie go inspirowali, naturalność, co jeszcze? Co dla niego w drugim człowieku było ważne? Szczerość niezwykła i brak zakłamania. Na przykład w tamtym okresie, tak jak pisałam, inteligencja warszawska często nie komunikowała się z chłopami, ze wsią. Natomiast... To była też taty część życia, bo... Tata, tak. Najważniejsze, żebyśmy dobrze poznali życie na wsi. To było wyjątkowo ważne dla niego. Pytam o to, co cenił w drugim człowieku, a co mu przeszkadzało, co go wkurzało w innych ludziach? Zakłamanie. No i oczywiście ci wszyscy, którzy przychodzili i cenzurowali nasze książki, taty książki. Tata nie mógł wszystkiego powiedzieć. I czasem przychodziło 3 panów, którzy też sprawdzali, jak tata się w domu zachowuje i informowali go, że powinien jednak nie przemycać tylu tajemnic. Dlatego, że to tak wyszło, że tata wybrał tą małpkę, ponieważ małpce wypadało powiedzieć i skrytykować wszystko, co jest w rządzie. Natomiast w pewnych momentach tata przesadzał i wtedy go uspokajali. I z tego, co wiem, też próbowano poprzez jego twórczość też swoją propagandę uprawiać, na co tata się bardzo mocno... Czemu się tata stawiał? Tata musiał zapróbować kilka pomysłów po to, żeby nie przestali drukować. Także musiał tam gdzieś umieścić małe czarnoskóre dziecko, które chłopcy uratowali. Były jakieś kontakty z Kubą. I tata kilka rzeczy takich włożył, a potem 10 swoich pomysłów, które były przeciwko rządowi
i jakoś tak przemycał, tak, ten miał właśnie ten spryt i umiejętność mówienia niby do dzieci, ale śmiali się z tego rodzice. No tak, no tak. Pani Monika, mówi Pani, że tutaj tata Was przyprowadzał często do muzeum. To było dla niego ważne miejsce? To było dla niego najważniejsze miejsce w tym starszym wieku. To było takie zrealizowane marzenie o tym, że prawda wyjdzie na jaw, że wszyscy zobaczą, jak to naprawdę było. A to, co, jak muzeum jest zorganizowane, tak, i pokazane dla wszystkich, zrozumiałe, to był po prostu zachwycony tym. Ale on się cieszył, że ta część historii jest opowiedziana, że inni, czy że młodzi ludzie dowiedzą się, jak było, czy że świat dowie się, jak było. Jak te Wasze wycieczki po muzeum z nim wyglądały? Przede wszystkim był szczęśliwy, że wreszcie dowiedzą się, co to było, jak to było i co się wydarzyło. A drugie to uwielbiał, w jaki sposób to zostało pokazane i pokazywał nam też nazwiska wszystkie tam na ścianie. Mówił, kogo znał z tych, którzy zaginęli. I namalował nawet mural na waszej ścianie, tak jest, który odzwierciedlał jego uczucia. Jego uczucia pokazał też w książce, w albumie o powstaniu. I ja tak sobie dla przypomnienia jeszcze wczoraj oglądałam, myślę, na czym, jak to można na śmiesznie wyrazić. Wszyscy oprawcy w czasie II wojny światowej mają wulgarne twarze, takie chamskie i obrzydliwi są, prawda? A tutaj są ci malutcy chłopcy, Romek i Atomek i Tytus, tacy harcerze grzeczni, którzy jednak zwyciężają nad tymi oprawcami. Jest mnóstwo trików w tej książeczce. Każda ulica, na której było jakieś rozstrzelanie czy ważna akcja, jest napisana nazwa tej ulicy. Tata bardzo dbał o szczegóły. I z przodu może się rozgrywać jakaś scena, ale tam w tle bardzo ładnie, po malarsku, narysowana jest cała ulica na przykład, z detalami budynku, jaki istniał. Także zapraszam też do powrotu do tego albumu, bo nie ma tam krwawych scen. Tam są sceny właśnie przedzierania się przez kanały, bo dla taty oprócz tego, że to były niezwykłe rzeczy, to malarsko było piękne, bo on uwielbiał te takie ciemne kolory, fiolety i fantastycznie to artystycznie odebrał. To był jeden z jego najważniejszych albumów. Marzył o tym wiele lat i udało mu się to zrealizować. Jak tu przychodziliście do muzeum, to on jeszcze do jakiejś historii wracał, opowiadał o ludziach z tamtego czasu. Jak ten tutaj czas wspólny jeszcze wasz wyglądał? I tutaj on przychodził do jakiegoś 2000 roku życia, a później wysyłał nas z opowiedzeniem. Musisz być w tej sali, musisz zobaczyć tą ekspozycję. I tak właśnie informował wszystkich, którzy go odwiedzali, że dziennikarzy nawet, którzy do niego... Pierwsze jego pytanie było, a czy pan był w muzeum? Jak dziennikarz powiedział, to niech pan pójdzie najpierw do muzeum, a potem udzielę wywiadu. Świetnie. Takie miał do tego podejście. A proszę powiedzieć, jak rozmawiamy i o powstaniu, i o tym jego artystycznym życiu. No tutaj żył, w Polsce funkcjonował. On zakładam, że nie używał słowa patriotyzm, ale jak on postrzegał pani zdaniem to swoją miłość do Polski, swój patriotyzm? Jak on to widział? Dla taty ważna była historia Polski. Jego ostatni album, Chrzest Polski, tłumaczy to, co dzieci nie rozumieją w śmieszny sposób, w jaki sposób staliśmy się Polakami, co to jest być Polakiem. I później przechodzi przez różne tematy w tych albumach, na przykład dlaczego hymn
z ziemi włoskiej do Polski. I to i tak przyjmujemy różne pojęcia, a tata myślał, no nie, przecież nie tego rozumieją. 12-letni dzieciak nie zrozumie, to ja muszę to wytłumaczyć. I na tym polegała jego twórczość, że on potrafił być tym dzieckiem i się zastanawiać, czego ja nie rozumiem, co tutaj oni mi wpajają o tym patriotyzmie, ale ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. I wtedy tata brał ołówek i rozrysowywał to tak, żeby to dziecko zrozumiało. I on tak postrzegał też tą swoją pracę, którą potem przekładał na pokolenia, tak? Edukacja kolejnych pokoleń młodych ludzi też właśnie z patriotyzmu? Tak, nawet denerwował go elementarz a la Makota. To go denerwowało przez dziesiątki lat. Odkąd ja dostałam pierwszy elementarz, tata mówi, to jest bez sensu w ogóle, coś z tym zrobić. I w końcu sam zrobił elementarz, w którym w konsekwentny sposób i zrozumiały można się nauczyć. I ciekawy. Tak. Czego pani brakuje, jak myśli pani o tacie dzisiaj? No, taty mi brakuje. Tych wspólnych rozmów, głębokich myśli i jego optymizmu. Pod koniec jeszcze, jak przyjeżdżałam, bo przyjeżdżałam na każde urodziny 7 czerwca. Teraz 100 lat. Tak. Już tak specjalnie dużo nie chciał chodzić, to wychodziliśmy do parku, siadaliśmy na ławeczce i tata opowiadał, bo chciał, żebym wszystko wiedziała o jego życiu. Opowiadał o swoim życiu. O swoich czasach. Bo jego życie było takim historycznym przykładem tego, jak się żyło 100 lat temu. Jak wtedy na tej ławeczce obok niego się pani czuła? No, czułam się jak mała dziewczynka. Tak, jak mała dziewczynka. Bo jak tata mówił, to się mu nie przerywało. To też mama tłumaczyła. Tak, tatusiowi się nie przerywało. I kiedy ta mała dziewczynka czuła się szczęśliwa? Albo jaka się czuła przy tacie? Ja przy tacie się zawsze dobrze czułam, bezpiecznie. Tata właśnie dawał to poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Mnie, nie mojemu bratu. Dla brata był inny. Ja nie sądzę, żeby mój brat mógł być spokojny przy tacie. Tak. Oni się wygłupiali, szaleli i bawili w inny sposób. Ale to już opowiedział mój brat, to Artur prawda. Chmielewski. To prawda. I tak zbliżając się do końca, zastanawiam się, jak pani myśli o tacie, jak chciałaby pani, żeby on był zapamiętany? To przez ostatnią godzinę opowiadamy, kreślimy historię waszego domu. Jak pani by chciała, żeby o babciu Chmielu, o Henryku Chmielewskim myślano, myślały kolejne pokolenia? Tata nie zwracał się do pokoleń, on się zwracał do ludzi. Nie wiem, czy myślał o czymś takim jak przyszłość, nie wiedział, że to tak przetrwa przez jego życie. A na czym pani zależy, jeśli chodzi o jego o pamięć o nim, o jego obraz? Ja chcę, żeby znali go we wszystkich zakątkach Polski. Że to nie jest człowiek, który, ponieważ urodził się na Bakanie i wychował, to nie jest warszawiak. Jest urodzonym warszawiakiem, ale to jest człowiek, który docierał do najmniejszych bibliotek na małych miasteczkach. I najbardziej lubiany jest na przykład w Łukowie, gdzie powstał jego najpiękniejszy mural. A teraz byłby bardzo zadowolony, jakby był na otwarciu szkoły podstawowej numer 361 imienia babcia Chmiela, gdzie został sztandar wyhaftowany z jego wizerunkiem. Wszystko odbyło się w wojskowym prawie rynsztunku z marszem dzieci, z przemówieniami, które były fantastycznie zorganizowane. I ten mural, no po prostu fantazja. Szkoda, że go tam nie było. Czyli to taki mieszkaniec całej Polski i na tym pani zależy, żeby nie na tylko w Warszawie, zależy, tylko właśnie w całej Polsce był. Nie znała go tylko jakaś elita, żeby nie był jakimś pomnikiem, tylko żeby był tym człowiekiem, tak jak kiedyś, że znajdowały się jego komiksy w kioskach ruchu i te małe chłopaczki, którzy
coś chcieli, ale nie wiedzieli jak. Zobaczyli rysunek wannolotu czy innych pojazdów i później stawali się inżynierami i sami budowali statki kosmiczne. No myślę, że to nie jest pomnikiem, to na pewno. Myślę, że jest po prostu w sercach, w głowach, w talentach milionów Polaków. A pani? Na koniec zapytam, co pani robi, żeby, a wiele pani robi, żeby ta pamięć o tacie rozpływała się po całej Polsce. No, ta książka jest jednym z takich rzeczy, ale nie jedynym. Jak pani działa, żeby o tacie pamiętano? Tutaj nikomu nie trzeba mówić, kto to jest mój tata. I było tyle spotkań, że każdy, kto chciał się ze mną spotkać, prawie każdy mógł się spotkać, bo byłam w wielu miejscowościach, w Łodzi, w Krakowie i wszędzie. Natomiast ja propaguję tatę w Chinach. Moja propozycja jest, żeby przetłumaczyć książkę na chiński, bo chcę, żeby wszyscy się o tacie dowiedzieli. I wszyscy mogli z tego po angielsku korzystać. Też. Mój mąż propaguje tatę. Mój mąż, który pracuje w NASA, zawsze opowiada na każdym obiedzie, bo moja żona to jest znana z tego, że jej tata rysował małpkę, która chciała być człowiekiem. Tak to tłumaczy. Jak reaguje? Jak reagują inni? No tak nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Wtedy David, mój mąż, mówi, no bo to jest taki Disney, który stworzył Mickey Mouse, tylko że w Polsce. Aha! Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i za tę podróż po waszej rodzinie i w przeszłość taty. A ja zapraszam do Muzeum Geologicznego, gdzie będzie dzieło, które zostało stworzone na podstawie rysunku mojego taty, kiedy Romek uciekał z muzeum i to będzie częścią stałej ekspozycji. I co będzie na... I to będzie gobelin? To jest ogromny... na tkanina, moją własną techniką, 2 metry na 3 metry, która już od przyszłego tygodnia będzie stałą ekspozycją tuż za szkieletem mamuta. Okej, no to zapraszamy. A ja dziękuję pani za tę rozmowę. Dziękuję.